Ekipo specjalnie dla was, Jan Błachowicz, świeżo upieczony mistrz świata. Efekt jest tutaj. Jeszcze raz wielkie dzięki. My też pozdrawiam. Dziękujemy. Dzięki śliczne. Hej. No witam, witam, siemanko. No to co, buczki? Wypierdalać. No tak, króciutko jedziemy z nimi, słuchajcie, 3 na 3 trafione w ostatnim filmiku. To... Trafiamy. Tottenham plus 2 handicap plus Real Sociedad plus 2 handicap plus Derby vs Swansea poniżej 2,5 bramki plus. Mało tego, Derby jeszcze wygrywa. Juzio strzela kapitalną bramę, słuchajcie. A Bielon, o którego ostatnio tyle pytaliście, no sami widzicie. Trzeci raz w ciągu 4 ostatnich meczy po kontuzji, po zerwanych więzadłach, słuchajcie, zostaje MVP. No i zabawa Bielona, zabawa Bielona. Tak się gra w piłkę, słuchajcie, także jeszcze raz super gratuluję, chłopaki. Bardzo się z tego cieszymy wszyscy, że tak grają nasze orły w derby, w championship. Słuchajcie, dzisiaj odcinek specjalny, KSW przed nami, oczywiście za chwilę pojawi się Daniel Marczak z Fight O'Clock, czyli godzina prawdy o sportach walki, który przygotował dla was kuponik z Fortuny, bo Fortuna jest sponsorem, słuchajcie, tego odcinka. Konkursik ostatni wygrywa pan Krzysiek. Także gratuluję, co prawda nie trafiłeś, chłopaku, strzelca, ale wynik trafiony meczu Barca Real Sociedad idealnie. Po tych za chwilę konkursik i analizy, wjeżdżamy! W górę, sub kanału i jedziemy dalej. O, LeBron! Lewandowski 3-0! Lewy! Lionel Messi! Słuchajcie, ale przy tym oczywiście konkursik, a więc proszę was o łapkę w górę i subskrypcję kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, na rozwój naszego projektu. No i co, wpisujcie w komentarzu, w której minucie i w której rundzie i w jaki sposób zakończy się walka wieczoru tego KSW, a więc Kita kontra The Fry. Zapraszam w komentarzu pod tym filmem, zostawcie łapę i suba i bierzecie udział w tym konkursie do wygrania 50 zł od Fortuny, słuchajcie, która jest sponsorem tego odcinka. Rejestrując się kodem BET4WIN na Fortunie, dostajecie, słuchajcie, zakład bez ryzyka do 200 zł, bonus od depozytu do 2000 zł, specjalną promocję na KSW i pakiet premium w serwisie BET4WIN, słuchajcie, na 30 dni w 100% bezpłatnie. Zapraszam was serdecznie do czytania informacji na dole. Tam też linki do aplikacji, do serwisu BET4WIN, także serdecznie was zapraszam. A ja oddaję was już w rękę Daniela. Cześć wszystkim, cześć Kacper, z tej strony Daniel Marczak, czyli Fight O'Clock, godzina prawdy o sportach walki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przygotowałem dzisiaj dla was analizy dwóch walk w kategorii lekkiej, czyli Mańkowski versus Sowiński i Szymański versus Ziółkowski. Mańkowski-Sowiński. Walka tak naprawdę, która będzie trzyrundowa, czyli nie będzie opas. Mateusz Gamrot zostawił pas wagi 70 kg, wyruszył do Stanów. Został tutaj jego kumpel, który zszedł z wagi 7-7, w której był mistrzem, do wagi 70 i będzie walczył teraz z Kornikiem Sowińskim, który wcześniej był mistrzem w kategorii 66 kg i oni tak naprawdę walczą eliminator do pasa, który w drugiej walce, o której za chwilę. Długo się zastanawiałem, kurczę, jak to typować, jakby tutaj oczywiście jest pewna czutka, jest taki jakby naturalny drive. Dobrze, że to polsko-polska walka, bo wtedy nie mam tych ciągotek takich, żeby nasi zawsze wygrywali. Zaczynając od Mańkowskiego, po pierwsze kumpel Gamrota, więc wiadomo, plus 10 od razu do wszystkich skilli. Po drugie, no, walczył nawet z Mohamedem Khalidowem, tam był catchweight chyba do 82 kg. To nie jest zapaśnik, ale ma dobre zapasy. Nie dał się pobić straszliwie Soldiciowi. Oczywiście Soldic każdego, jak widać, bije, ale no, on naprawdę wytrwał najdłużej, o ile można to uznawać za jakiś sukces. Natomiast Sowiński teraz bardzo dobrze mu idzie znowu w tej 70-tce. No na pewno wyższy od Borysa, bo to jest tam 1,77 m, a 1,70 m ma Mańkowski. No lata obydwaj mają po 30 delikatnie. Rekord zawodowy Mańkowski 21,8, Sowiński 21,11. No jakby bardzo doświadczeni zawodnicy, przekrojowi. Za to no ja bym stawiał mimo wszystko po dwóch ostatnich nokautach z rzędu
w pierwszej rundzie, które zafundował swoim oponentom Sowiński, że on będzie miał lepszą stójkę. No za to Borys Mańkowski, przez to, że jest mniejszy, bardziej zbity, no i też trenował zapasy gdzieś tam, no i jakby z tych zapasów też jest całkiem znany, no to będzie na jego korzyść. A biorąc pod uwagę, że teraz zbije do 70, a normalnie ważył około 90 kg, no to myślę, że ten gabaryt pozwoli mu też dominować tą płaszczyznę zapaśniczą, dociskania do siatki i tym podobnym. Oczywiście Kornik raz śmieszkuje, że będzie dopychał do siatki, raz mówi, że go znokautuje, czasem sugeruje poddanie. Ja uwielbiam dwóch tych gości, miałem nawet przyjemność Kornikowi Sowińskiemu podczas KSW Studio wręczać puchar za wygraną na Saszy Chlewickiej przez trójkąt nogami z pleców, udusił go, więc no moje serce jest rozdarte. Naprawdę potężnie, ale mimo wszystko gram na Borysa Mańkowskiego. Roman Szymański versus Marian Ziółkowski. Pięciorundowy bój o właśnie pas 77. Ziółkowski dużo wyższy, 1,88 m, Szymański 1,72 m, to w ogóle jest rewanż. No, Ziółkowski ostatnio przegrał z Gamrotem w dobrym stylu, a Szymański wygrał dwie walki z zagranicznymi oponentami. To była decyzja i TKO. No ogólnie 4,5 roku temu oni się byli, wygrał Szymański dzięki swoim zapasom w ramach analogii do poprzedniej walki. Tak naprawdę tutaj Gamrot też uczestniczył w przygotowaniach Szymańskiego. Korzyść Ziółkowskiego na pewno jest ten wzrost, zasięg i nowy klub WCA, tam się bardzo rozwinął. Podobno do poprzedniej walki z Szymańskim potrafił trenować 3 razy w tygodniu, a teraz 5 razy w tygodniu, jest minimum 2 razy na sali, więc no to jest to. Jak dla mnie Marian Ziółkowski, kurczę, no to jest wielki talent. To nie jest jeszcze stary zawodnik, bo ma 30 lat, Szymański 27, ma 21,8, więc bardzo duże doświadczenie, Szymański 13,5. Obydwaj są naprawdę doskonałymi zawodnikami, ale gdyby spojrzeć na to, jaki byłby idealny scenariusz, powiedzmy bez teorii spiskowej, ale co by bardziej się opłacało też KSW, no to walka Ziółkowski-Mańkowski, no bo Mańkowski nie będzie chciał walczyć z Szymańskim, bo są obydwaj w sumie z czerwonego smoka i obydwaj od tego gdzieś tam stronią. Tak bym to widział, więc skoro zagrałem Mańkowskiego, to też gram na Ziółkowskiego. 1,5 na Fortunie, z tego zmontujecie kupon za 2,13. Myślę, że szansa w obydwu przypadkach w mojej ocenie jest 60-40 dla moich typów. Polecam i pozdrawiam. Trzymajcie się. Dużo zdrówka. Hej. No i tak prezentuje się, słuchajcie, kuponik od Daniela, kuponik na nasze KSW. Mam nadzieję, że znowu będzie zielono, słuchajcie. Zapraszam serdecznie na mojego Instagrama, na Instagrama Bet4Win, na fanpage Bet4Win, oczywiście na grupę typerską. No i najważniejsze, na aplikację Bet4Win, że codziennie podawane są analizy, typy i tak dalej, także widzimy się, słuchajcie, wszędzie. Zostawcie tą łapę i suba. No i co, zieloności życzę i tym razem elo!